Druga edycja spotkań warsztatowych organizowanych przez T-Mobile dla młodzieży w ramach konkursu Zrób głośniej. Piękna idea, piękna historia i cieszę się bardzo, tym bardziej osobiście się cieszę, że udaje się kontynuować ten projekt. Projekt, który jak pokazuje życie i pokazuje przede wszystkim obecność młodych ludzi na scenie, jest progresywnie rozwijającą się ideą, która ściąga coraz ciekawszych artystów młodego pokolenia. Wydychamy powietrze na fy. Tak. I teraz oddychaj tak, żebyś mi ręce moje chciała wypchnąć na zewnątrz, tak? Ciągnij do góry, widzisz? Mhm. Zobacz. Po co mi złap? To jest właśnie to nasze oddychanie prawidłowe. Ja w ogóle lubię spotkania z ludźmi. Zwłaszcza jak w tym przypadku, z ludźmi młodymi i bardzo wrażliwymi. Z pasją. Ha, ha! Nie gardłowo masz na razie. Ha! Ha! Mocniej? Ha, ha! Ha! Jesteś facetem czy nie? Ha, 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 ha! No? Ha, ha, ha! Nie, nie. To o, dobrze, dobrze, okej, okay, tak właśnie. Ha, ha, he, he, hi, hi, ha, ha! Człowiek, taki wycieruch, powiedzmy sobie szczerze, człowiek całe życie się uczy, ale to jest prawda. Ja często nie chodzę do starych znajomych, bo to jest powtórka z rozrywki. Te same dowcipy, to samo opowiadanie o sprzątaniu, gotowanie, tak jakbym nie sprzątała i nie gotowała, prawda? A od tych młodych ludzi poznajemy świat jakby z innej strony. No bo czasy się zmieniają i człowiek też się zmienia. Ja przy nich bardzo dużo się zmieniłam. Dla nas to jest najlepsze miejsce w ogóle, gdzie chyba mogliśmy przyjechać, także ja po prostu jestem nieobojęty, że tutaj przyjechałem, bo jest naprawdę, ludzie są spoko. Swoją drogą, no może jesteśmy troszkę, że tak powiem, odbierani z otoczenia jako za społeczni, no ale my tam w głębi jesteśmy troszkę, że tak powiem, no raczej nie mamy za wiele do powiedzenia i nie chcemy się jakoś tam wyszedć, wolimy sobie siedzieć z boku na, że tak powiem, na spokojnie. Może opowiadam to w sposób niekonwencjonalny, ale pomyślcie o tym, to jest zajebiście istotne, żeby nie być przezroczystymi, żeby nie być zbyt grzecznymi, żeby nie dziękować za wszystkie rady. Musicie wiedzieć swoje. To jest moim zdaniem totalnie istotna rzecz. I więcej nie mam nic do powiedzenia, bo to wszystko jest w waszych rękach. Wy tak naprawdę skorzystacie z tego, czego się tu nauczyliście albo nie. Ja jako gościu, który wpadł tutaj na browara, tak jak powiedziałem na wstępie, jestem pod totalnym wrażeniem i waszego poziomu, i tego, jak jesteście obsługiwani przez tych wszystkich fachowców, którzy tutaj są. No więc życzę wam mega powodzenia. Przede wszystkim Izo dzisiaj dał czadu nie i przemówił nam wszystkim do rozumu. Dobra, nastroiłeś się. Pokaż, zagraj coś. Ty bardzo fajnie wyglądasz w swojej kapeli. Naprawdę fajnie, okej? Okay? Trzymasz tą basówkę nisko, ruszasz się i tak dalej. Ale myślę, że troszeczkę będziesz miał, zawsze będziesz miał kłopot z lewą ręką, z nadgarstkiem lewej ręki, okej? Okay? On jest po prostu w nienaturalnej pozycji. Dobra, spróbujmy teraz coś do tego dograć. Co o tym sądzisz? No na pewno nierówno i takie nieograne jest. Oczywiście muzyka nie ma nic wspólnego ze sklepem optycznym, okej? Okay? I to nie o to chodzi, tylko na wszelki wypadek ci to pokazałem, gdybyś mi nie wierzył, że było nierówno, nie? Ale sam słyszałeś, że było nierówno. Don't say.
tak, przepiękne miejsce, fajne zajęcia, można się dużo nauczyć. No i co, odpoczywamy, tak? Długi weekend. A to masz jakieś co to jest brzmienie, tak? Masz takie sobie, tak. Tak, sobie, tak. Sobie, tak. A, fajnie. Tutaj otrzymaliśmy feedback taki najbardziej profesjonalny, jaki można było sobie wymarzyć. Po prostu na naszą próbę wpadło paru gości, którzy naprawdę wiedzą, czym kaczka wodę pije. Jak... Dobra, przepraszam, przerwę. Tak, a nawet taki drobiazg, ale on już w studiu, on już by był, to by już nie był drobiazg, gdyby ten. Popatrz, ty masz klok, nie? Ty masz klok, on nie słyszy tego kloka. On gra ważną kwestię. On musi być równo. Musisz grać gęsto hi-hat. C, 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 c. On musi słuchać swój hi-hat i musi z tobą pod hi-hat grać równo. Ty musisz mu wyznaczyć klok, bo to on się maca. Opłacało się tu przyjechać. Próbujemy materiał, zbieramy trochę feedbacku od wykładowców. Próbujemy to jakoś tam przetransformować w coś ciekawego i... Zagramy dzisiaj, zobaczymy jak to wszystko zażarło. Nie? Cieszę z tego, że jakby nie czuję jakiegoś tam kategoryzowania dźwięku, czy rockowy, czy elektroniczny, czy nie, bo w zasadzie pewne rzeczy, no muzyka jest muzyką, tak, i te rady, które dostajemy, no to one się jakby nadają do wszystkiego, no jakby wiesz, czy żeby robić ten swój dźwięk dobrze i żeby jakoś go tam promować, mieć trochę w sobie takiej pewności, że jest dobry i no i żeby to brzmiało. Oczywiście wszystkim wykonawcom, ekipie wykładowców, firmie T-Mobile, tutaj na ręce Oli, pani kierownik, za to, że umożliwiła nam te piękne działania. Muzycznej Owczarni oczywiście za to, że nas znowu gościła. Witam serdecznie, nazywam się Marek Raduli, pozdrawiam użytkowników T-Mobile Music.pl. Zapraszam, mówię z Muzycznej Owczarni, Raduli się serce moje, krótko mówiąc.